południe 22 listopada w Dziwiszowie doszło do pożaru jednego z budynków. Strażacy szybko ugasili ogień, jednak straty i tak były bardzo duże. W tej chwili mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. W tej chwili poprosiliśmy o zadysponowanie na miejsce zdarzenia pogotowia energetycznego, które odłączy zasilanie, całkowicie zasilanie budynków energii elektryczną. Tak rozpoczęła się tragedia Alicji Ligockiej i jej córki, które mieszkały w budynku, gdzie wybuchł pożar. W jeden dzień straciły dach nad głową. Tymczasowo przygarnęła ich rodzina, jednak obie chcą jak najszybciej wrócić do swojego dotychczasowego życia, choć wiedzą, że łatwo nie będzie. Kompletnie wszystko było zalane, także w tej chwili nie ma praktycznie w środku nic. Pozdzierane są regipsy, podłogi, ściana jedna się rusza, także wymaga też wymiany murowania. Dlatego liczą na Państwa pomoc. Wsparcia bynajmniej finansowego, bo to jest w tej chwili najbardziej potrzebne. Materiały budowlane są potrzebne do kupienia, okna po tamtej stronie domu, które też uległy zniszczeniu. I wiele, wiele innych rzeczy. Na portalu internetowym zrzutka.pl rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla tej rodziny. Chętni, którzy chcą pomóc, mogą także kontaktować się bezpośrednio z poszkodowaną. Podajemy jej numer telefonu. Każdy, nawet najmniejszy gest jest dla tej rodziny bezcenny, bo przybliży ją do spełnienia największego marzenia – powrotu do domu.